Hej, cześć, witajcie, z tej strony, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagram sobie w Murder Mystery na derpmc.pl, więc zapraszam do oglądania. Jeszcze przed zaczęciem możecie wbić do kanału z opisu i zostawić im subika, więc ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Dobra, więc arenka już się zaczęła. No i słuchajcie, możecie zostawić subika, łapeczkę w górę. Jestem ogólnie niewidnym i nie mogłam się coś ruszyć na początku, ale przecież wszystko okej. Dobra, tu jest detektyw z łukiem, to ja będę iść za detektywem, żeby nic mi się nie stało. Siema, detektyw. Będę sobie, słuchajcie, zbierać te złoto, bo to dodaje jakieś tu doświadczenie. Się dzisiaj złota zbierze, to dostaje się łuk. Nie wiem, jak to już jest. Co jest? Koniec gry? A, dobra, wygraliśmy. Co się stało w ogóle? Ja sobie złoto zbieram, a my wygraliśmy. To co, lecimy na kolejną arenkę. Dobrze, więc my już jesteśmy na drugiej arence. I słuchajcie, tak, chciałem wam podziękować za aktywność na live'ach, ponieważ... O nie! Ale ten morderca zabija, dobra, ja nie wiem, gdzie on jest, ale dokończę. Chciałbym podziękować za aktywność na live'ach, ponieważ ostatnio powiedziałem, że codziennie będą się pojawiały live'y. No codziennie oprócz dzisiejszego dnia. O nie, to był morderca, dobra. Chcę dokończyć to powiedzieć. Dzisiaj postanowiłem, że nagram odcinek. O nie. Dobra, bo muszę się skupić. Więc tak, dzisiaj postanowiłem, że nagram odcinek zamiast live'ika. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ale dziękuję za aktywność. No i co, mam nadzieję, że będziecie jeszcze bardziej aktywniejsi, ponieważ rozdaję dużo nagród na live'ie. Dobra, to jest chyba morderca, to jest chyba morderca. Ja wolę wiać, bo ja nie wiem, kim on jest. Dobra, uciekłem. Nice, uciekłem. Tak jak powiedziałem też na wstępie odcinka, wbijajcie do kanału z opisu, do Filsonka i Nerwixa. Nerwix niedługo zacznie nagrywać. Czy on jest mordercą? Dobra, on nie jest mordercą. Ja nie mogę, ja już myślałem, że on jest mordercą, już się tak przestraszyłem. Dobra, ten typ ma łuk, ale on też może być mordercą. Nie, on nie jest. Dobra, słuchajcie, jak możecie usłyszeć, no nie, ten był mordercą. Dobra, lecimy na ostatnią arenę. Dobrze, więc my znajdujemy się już na trzeciej arenie. No i znowu jestem niewidny, ale jesteśmy na mapie tawerna. Dobra, tu ktoś se idzie. Okej, dobra. To na pewno nie jest morderca, bo już by mnie zabił. Dobra. Tam nikogo nie ma, okej, jest nice. No i słuchajcie, jak możecie usłyszeć, mam inną klawiaturę. Dobra, ponieważ postanowiłem, że na odcinki będę zmieniać klawiaturę, żeby nie było tamtej mechanicznej, tylko będzie membranowa, ona jest cichsza. Trochę ją słychać, ale i tak nie ma takiego głośnego stukania, więc myślę, że jest lepiej. Dobra, teraz tak, jak się wystraszyłem, dobra. Ona ma łuk, więc jest gites. Idziemy sobie tutaj w główny hall. Tutaj morderca nie powinien się pokazać, bo mamy tutaj detektywa, więc jest dobrze, mamy detektywa. Może tak, pójdziemy sobie na górę. Może tu ktoś będzie, co jest w ogóle? Co jest w ogóle, jak mnie cofa? Co się dzieje? Ej, zobacz. Dobra, więc już jestem, nie wiem, nie mogłem się ruszać, już jest wszystko okej, więc lecimy. O nie, tu ktoś umarł. O nie, niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobrze, mam łuk, okej. Mam łuk, teraz będę z nim chodzić, bo jak będzie morderca, od razu pyk i po mordercy. Nie ma mordercy. To jest detektyw. Tam jest typek. I zostaliśmy... Nie, my? Nie. Jest jeszcze więcej osób. Tutaj się nikt nie rusza, okej. Czuję się, jak to teraz jestem takim pomocnikiem detektywa. Więc jest dobrze. Jest 10 niewinnych i jeden morderca. Wszyscy tutaj chodzą z łukami. Co się w ogóle dzieje? Dobra, morderca znów kogoś zamordował, okej. Czyli wiemy, że na pewno nikt stąd nie jest mordercą, bo morderca zabija, jak się idzie pojedynczo, dlatego też nie powinien się nikt rozdzielać. Ja właśnie to teraz robię, ale no tak patrzę, czy nie ma tutaj tego mordercy. Bo niby się nic nie dzieje, ale ten morderca jednak kogoś zabija. Co jest? O, wygraliśmy! Dobra, ja dostałem dwie strzały, więc strzelę dwa razy. Także ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do następnych odcinków. Hejka, pa pa!